Dobry wieczór Państwu. Nim będę miał wielką przyjemność poprosić pana profesora Jana Sowę, naszego dzisiejszego mistrza, o wygłoszenie referatu pod intrygującym tytułem Witajcie w społecznej fabryce, wstęp do ekonomii politycznej dóbr wspólnych. Ja tylko przypomnę, zwłaszcza tym, którzy są pierwszy raz, że pomysł na wykład mistrzowski jest pomysłem na nie tylko przedstawienie mistrza, ale też na pokazanie, że erudycja, synteza i sztuka wymowy, krasomówstwa mogą iść razem. A jeżeli chodzi o krótkie przedstawienie pana profesora Jana Sowy, to dla mnie rzeczywiście jest to wyzwanie, bo trudno jest mi odpowiedzieć na to podchwytliwe pytanie, kim naprawdę jest Jan Sowa. Na stronie 17 Informatora przeczytacie Państwo przede wszystkim, że jest materialistyczno-dialektycznym teoretykiem kultury. W Wikipedii napisali, że jest doktorem socjologii i doktorem habilitowanym kulturoznawstwa, ale myślę, że przede wszystkim jest rzeczywiście człowiekiem złożonym i powiem najkrócej, jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego, studiował i polonistykę, i psychologię, i filozofię, ale też studiował na Uniwersytecie Paryskim, na Uniwersytecie Paryż 8 w Saint-Denis i dzisiaj jest z nami przede wszystkim jako reprezentant Katedry Antropologii, Literatury i Badań Kulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Zainteresowania pana Jana Sowy skupiają się przede wszystkim wokół socjologicznych i kulturowych badań nad nowoczesnością. Podkreśla, że w szczególności interesuje się problematyką związaną z modernizacją w cywilizacji Zachodu i poza nią, bo takie kwestie jak kolonializm, globalizacja, migracja, zderzenia Zachodu ze światem islamu to są ważne wątki, które Jan Sowa podejmuje w swoich badaniach i w swoich bardzo licznych publikacjach. I szukając dobrej puenty, no chcę powiedzieć, że w tych publikacjach uwagę zwracają nie tylko liczne artykuły, nie tylko aktywność pana profesora Sowy w magazynie, w wydawnictwie H-Art. Jest redaktorem Linii Radykalnej Korporacji i przewodniczącym Rady Fundacji Korporacji H-Art, która wydaje tak wiele wartościowych rzeczy, ale sam ma na swoim koncie liczne książki i chciałbym zwłaszcza zwrócić Państwa uwagę na jego debiut, sezon w teatrze Lalek i inne eseje, na Ciesz się późny wnuku, kolonializm, globalizacja i demokracja radykalna. Już same tytuły są bardzo intrygujące, ale zwłaszcza na tą już dzisiaj kultową książkę Fantomowe ciało króla, peryferyjne zmagania z nowoczesną formą. Książkę wydaną przez Universitas w 2011 roku. Napisano na jej okładce, że Sowa pokazuje, że począwszy od śmierci Zygmunta II Augusta, Rzeczpospolita nie istniała jako państwo w ścisłym tego słowa znaczeniu, ale była raczej fantomem, urojeniem, wyobrażeniem, uroszczeniem. Nie powiem nic więcej ponad to, że w restauracji Sowa i przyjaciele, zbieżność nazwisk przypadkowa, nasz dobry znajomy Bartek Sienkiewicz no, mówił o tym, że państwo polskie istnieje tylko teoretycznie, bo się naczytał Sowy, Jana Sowy i to wcale nie jest tajemnicą. Panie profesorze, jeśli można, to czekamy niecierpliwie na pana dzisiejszy wykład. Zapraszam. Dzięki. Dziękuję bardzo za wprowadzenie i dziękuję Cześć i Felix za zaproszenie tutaj do wygłoszenia tego wykładu. Proszę Państwa, dobro wspólne. Nie zdziwiłbym się, gdyby część z Państwa pomyślała, Boże, będzie kazanie, dbajcie o dobro wspólne, szanujcie rodziców, służcie ojczyźnie, tak? Dobro wspólne wpisuje się jakoś tak intuicyjnie dla nas w tę kategorię właśnie pojęć moralnych, etycznych i tak dalej. Chciałbym Państwu zaproponować inne ujęcie dobra wspólnego, które wydaje mi się będzie bardziej interesujące dla
ekonomistów, ekonomistek, których tutaj jest dużo na tej sali. Dlatego też wprowadziłem do tytułu takie terminy, które myślałem, że dla Państwa będą jakoś zachęcające. Fabryka, ekonomia polityczna i tak dalej, i tak dalej. Wyjaśnię to wszystko, dlaczego one się pojawiają. Jednak chciałbym od razu zaznaczyć, że to ujęcie dobra wspólnego, które Państwu zaproponuję, ono dystansuje się również wobec klasycznych ujęć ekonomicznych. Poprzez klasyczne ujęcia ekonomiczne mam tu na myśli przede wszystkim znaną zapewne większości z Państwa książkę Elinor Ostrom, Governing the Commons, która oczywiście ma wiele bardzo istotnych zalet. Mówię nie z punktu widzenia ekonomisty, mówię bardziej z punktu widzenia socjologa, teoretyka społecznego. Przede wszystkim Ostrom wyprowadza nas poza ten dylemat własność prywatna czy własność państwowa. Jesteśmy jakoś bez sensu wpuszczeni w tę dyskusję i w przekonaniu, że to są dwie antagonistyczne siły, które również reprezentują jakby całe spektrum możliwych pozycji. Jesteśmy w tę dyskusję bez sensu wpuszczeni z jednej strony przez neoliberałów, z drugiej strony przez socjaldemokratów, tak, którzy bronią tych dwóch pozycji, własność prywatna, własność państwowa. Jest jeszcze trzecie stanowisko, tak? Mianowicie to właśnie, co pokazuje Ostrom, różnego rodzaju organizacje i formy własności wspólnotowe, które są właśnie mechanizmami kontroli, nadzoru, ale również rozwijania dóbr wspólnych. Ten spór właśnie między z jednej strony zwolennikami własności prywatnej, z drugiej zwolennikami własności państwowej, on jest przewidywalny, nieciekawy. Wydaje mi się, że interesujące są te ujęcia, które wychodzą właśnie w stronę tej trzeciej kategorii dóbr wspólnych jako innego modelu własności. W tym kontekście tylko powiem, oczywiście wiem, że ta książka jest przetłumaczona na język polski. Użyłem tytułu oryginalnego, ponieważ wydaje mi się, że jej polskie wydanie jest dość kuriozalnym przedsięwzięciem. Sama decyzja, żeby Governing the Commons oddać jako dysponowanie zasobami wspólnymi, pokazuje już pewne wybory bardzo głębokie, które są wyborami błędnymi. Znaczy myślenie o dobru wspólnym jako o zasobie i utożsamienie governing z dysponowaniem. To oczywiście nie jest zaskakujące, bo to się ukazało w serii Leszka Balcerowicza z jego przedmową, co jest kolejnym dla mnie zaskoczeniem. To jest trochę tak, jakby szef McDonald'sa się wypowiadał na temat wegetarianizmu, mniej więcej, Balcerowicz i dobro wspólne, ale pokazuje jakby, wydaje mi się, niezrozumienie dla tego, o co chodzi. To govern, sprawdziłem dzisiaj w słowniku synonimów, również są takie znaczenia jak troszczyć się, być odpowiedzialnym za coś, doglądać i tak dalej. To ujęcie takie klasyczne właśnie, jakie znajdujemy w książce Ostrom, ono ma jedno, wydaje mi się, podstawowe ograniczenie. Mianowicie koncentruje się na dobrach wspólnych, które moglibyśmy nazwać naturalnymi, czy takimi zastanymi już po prostu w świecie. Tak? Tam są łowiska, pastwiska, lasy i tak dalej. Ja chciałbym powiedzieć Państwu trochę o innych, można powiedzieć, innym rodzaju, innym typie dóbr wspólnych, które nazywać można biopolitycznymi. Zaraz wyjaśnię, o co chodzi. One są, uprzedzając trochę, powiem od razu, że podam Państwu zaraz trzy przykłady tych dóbr wspólnych i postaram się pokazać, jak one funkcjonują. I to będzie język, wiedza oraz kod, kod oprogramowania, kod komputerowy. Te biopolityczne dobra wspólne, one mają dwie bardzo ważne cechy. Po pierwsze są niematerialne. I tutaj one są niematerialne, ale stają się coraz bardziej istotną częścią gospodarki. One funkcjonują przez to, że są niematerialne, trochę inaczej niż dobra, zasoby, kapitał i tak dalej, materialny. Ci z Państwa, którzy mają wykształcenie ekonomiczne lub je zdobywają, wiedzą, że wśród takich warunków brzegowych funkcjonowania reguł ekonomii w sensie nauki, jest między innymi reguła rzadkości. To znaczy przekonanie, że właściwie zawsze wszystkiego jest trochę za mało albo bardzo za mało, że zawsze jest więcej potencjalnie pretendentów do danej usługi, dobra, niż jest ich dostępnych i tak dalej, i tak dalej. Domena niematerialna, w tym szczególnie domena cyfrowa, o której będę mówił, działa inaczej.
Dlatego, że tam nie mamy do czynienia z rzadkością. Czego oczywiście właśnie programy komputerowe, czy w ogóle kod jest najlepszą ilustracją. Jeżeli mam samochód i chciałbym, żeby ktoś inny tym samochodem jeździł, to ja muszę sam zrezygnować z jego użytkowania. Dwie osoby nie mogą tego robić jednocześnie. W domenie niematerialnej, cyfrowej można po pierwsze praktycznie bezkosztowo, bez dodatkowego kosztu krańcowego, wyprodukować kolejne egzemplarze. Poza tym to te dobra są niekonkurencyjne. Mogą różne osoby jednocześnie z nich korzystać. Co wydaje mi się znacznie zmienia sposób ich funkcjonowania i cała debata dotycząca praw autorskich, własności intelektualnej jest próbą dopasowania tego, co niematerialne, szczególnie cyfrowe, do zasad, jakimi się rządzi domena materialna. I widać, że właściwie chodzi o to, żeby wyprodukować rzadkość. Dlatego, że wtedy, kiedy mamy rzadkość, to nasze prawa gospodarcze dobrze działają. Wtedy, kiedy tej rzadkości nie ma, trzeba ją sztucznie wyprodukować. Druga bardzo ważna kwestia, te dobra wspólne biopolityczne, o których będę mówił, są efektem działania pewnej wspólnoty. Są, właściwie można by tutaj mówić o procesie generowania dóbr wspólnych. Po angielsku jest taki termin na to commoning, tak? Wspólnotowanie, czyli współpraca, wspólne działanie, którego efektem są dobra wspólne. Więc ten taki termin skomplikowany biopolityczne powinniśmy rozumieć właśnie w ten sposób. Bios, czyli związane z życiem ludzkim, typowo ludzkim, i polityczne, to znaczy wspólnotowe, które są efektem pewnego, życiowo-wspólnotowe, tak można by powiedzieć. One mają pewną wartość ekonomiczną w sensie ich udziału w procesie produkcji. Można powiedzieć, że one są produktywne w takim, zobaczycie Państwo, pod koniec będę się starał dojść, właśnie kod komputerowy jest na końcu, po to, żebyście Państwo mogli uchwycić tę produktywność w sensie jak najbardziej ekonomicznym. Chcę również zwrócić Państwa uwagę, że dla mnie, dla socjologa patrzącego na postindustrialne społeczeństwo, właściwie jest oczywiste, że podział między pracą produkcyjną i reprodukcyjną, czy też nieprodukcyjną, coraz bardziej się zaciera i załamuje. To jest właśnie ten moment społecznej fabryki, w którym jesteśmy. Właściwie każdy moment naszego życia jest coraz bardziej momentem albo pracy, albo produkcji. Produkcji dosłownie w sensie takim ekonomicznym, tak? Może Państwo wiecie, wyceniono, każdy użytkownik Facebooka jest wart dla tej firmy około $10, tak? W momencie, kiedy Państwo siedzicie na fejsie, udostępniacie zdjęcia, komentujecie i tak dalej, wykonujecie dosłownie pracę, generujecie wartość dla tej firmy. Podobnie zresztą jest z Googlem. Baza danych, którą Google sprzedaje jako swój produkt, czyli ten ranking stron, powstaje poprzez po pierwsze obserwację tego, w jaki sposób zachowują się użytkownicy i użytkowniczki internetu, czyli dokąd prowadzą linki generowane przez użytkowników. Po drugie, za każdym razem, jak Państwo klikacie wynik w wyszukiwaniach Google'a, informujecie Google'a, że ten wynik jest istotny, w związku z czym pomagacie w ulepszeniu tej bazy danych. Wszyscy nieustannie pracujemy dla Facebooka, dla Google'a, dla różnych innych firm, które właśnie znalazły sposób na przesunięcie tej granicy pomiędzy tym, co produktywne, reproduktywne i nieproduktywne. Dobrze, przejdźmy do tych trzech wybranych przeze mnie, trochę arbitralnie, trochę dlatego, że mam ograniczony czas. Można by mówić o innych dobrach wspólnych, na przykład miasto. Tutaj Jurek Poremski przywoływał kwestię designu przestrzeni miejskiej i w ogóle jej funkcjonowania. Miasto jest również przykładem dobra wspólnego. Ja wybrałem te trzy, bo one się składają w taką, wydaje mi się, sensowną sekwencję. Język. Proszę Państwa, gdybyśmy mieli wskazać jeden najistotniejszy wynalazek w historii ludzkości, który sprawił, że jesteśmy tym, czy jesteśmy, bez wątpienia byłby to język. Język skutecznie działa tylko i wyłącznie w modelu dobra wspólnego. Zobaczcie, każde słowo, które używamy, ktoś kiedyś musiał wymyślić. To słowo musiało zostać wypowiedziane czy zapisane po raz pierwszy. Wyobraźmy sobie teraz taką sytuację, że ten ktoś obejmuje to słowo jakimś patentem albo obostrzeniem, tak? No, wymyślił to słowo, w związku z czym ma prawo zabronić innym użytkowania takiego tego słowa, które mu się nie podoba, albo żądać opłat za używanie takiego słowa. Język w ogóle nie można sobie pomyśleć, nie można w ogóle pomyśleć wygenerowania, funkcjonowania języka
w takim modelu. Tak? Wyobraźmy sobie, że wybitni teoretycy społeczni każą nam płacić za używanie słów, które wymyślili. Na przykład za każdym razem, kiedy mówię dekonstrukcja, to powinienem taki postawić znaczek E w kółeczku i Derridzie albo Demanowi, oni mogą w sądzie dochodzić, kto to wymyślił, musiałbym zapłacić jakąś tam, jakiś odsetek, jakąś małą sumę, tak? To nie mogłoby funkcjonować. Tylko i wyłącznie język jako dobro wspólne, czyli dostępne dla każdego i dla każdej w nieograniczonym zakresie, jest w stanie spełniać swoją podstawową funkcję. Powiecie Państwo, język, gdzie tu produktywność? No, w gospodarce postindustrialnej mamy gigantyczne gałęzie przemysłu, które opierają się właściwie wyłącznie na wykorzystaniu języka. Marketing, organizacja i zarządzanie, przemysły kultury, przemysły kreatywne, rynki finansowe, tak? To wszystko jest, można powiedzieć, gospodarka słowa, w której właściwie słowo jest jednym z głównych czynników czy też środków produkcji. Więc w tym sensie język jest bardzo głęboko obecny we wszelkich procesach produkcyjnych. Druga kwestia, już można powiedzieć istotniejsza i widzimy może lepiej, o co chodzi, mianowicie wiedza. Wiedza jest zasobem dobra wspólnego, kluczowym dla każdego społeczeństwa. I to nie tylko dotyczy naszego społeczeństwa, wszystkie grupy ludzkie, kultury, one zawsze bardzo dużą uwagę poświęcały, przywiązywały transmisji i rozwojowi wiedzy. Zresztą ten proces ewolucji wiedzy i jej przyrastania jest świetną ilustracją tego, jak funkcjonują dobra wspólne. Poprosiłbym o powrót do prezentacji. O właśnie, mam dla Państwa tylko jeden obrazek. Wiem, że ekonomiści lubią, jak jest wszystko tak ściśle, więc wybrałem ścisły przykład. Wiecie Państwo, co to jest za wzór? To jest jeden z najistotniejszych wzorów fizycznych XX wieku, mianowicie wzór Einsteina na dodawanie prędkości. Tak? Czyli można powiedzieć podstawa względności i teorii względności. Teraz to, co jest ciekawe, czy to ma taką funkcję? O, ma, dobrze. To, co jest tutaj na górze, to jest mechanika Newtona. Einstein zadziałał trochę tak jak DJ. Tak? Zasamplował, wziął część istniejącą wiedzy, czyli prędkość równa się prędkość 1 plus prędkość 2, to jest Newton, a następnie dodał swój własny element. Stworzył coś, co w języku praw autorskich powiedzielibyśmy, stworzył utwór zależny. Czyli wziął Newtona, samplował go, zremiksował i przedstawił nową wersję, tak? Mianowicie dodał zmienną, która pokazuje, że największa prędkość, jaka jest możliwa w naszym wszechświecie, to jest prędkość światła. Teraz wyobraźmy sobie, co by było, gdyby to, co wymyślił Newton, nie było wymyślone przez Newtona, tylko na przykład przez jakąś firmę, która to opracowała przy pomocy swojego działu Research and Development i objęła bardzo restrykcyjnymi ograniczeniami. Einstein tak, po pierwsze musiałby prosić Newtona, spółkę z o.o., o to, żeby ta spółka się w ogóle zgodziła na wykorzystanie ich własności. Nawet gdyby się zgodziła na wykorzystanie, to najprawdopodobniej zgodziłaby się na modyfikację, bo to jest ta oryginalna formuła, której nie wolno modyfikować. W takim świecie nie mielibyśmy w ogóle teorii względności. Nawet więcej, nie mielibyśmy w ogóle Newtona. Dlatego, że Newton korzysta z tego, co wymyślił Cartesiusz, a Cartesiusz się odwołuje do starożytnej fizyki i tak dalej, i tak dalej. Wiedza jest możliwa tylko i wyłącznie jako dobro wspólne. Można sobie wyobrazić zawłaszczenie czy też domknięcie wiedzy w pewnym momencie jako własności prywatnej, natomiast nie można sobie wyobrazić źródłowo prywatnej produkcji wiedzy. I wreszcie trzecia kwestia, trzeci konkretny przykład, który chciałem Państwu tutaj podać, to jest kod komputerowy. Kod komputerowy jest dzisiaj komponentem prawie każdego procesu produkcyjnego. Informatyzacja gospodarki polega między innymi na tym, że coraz większe i istotniejsze obszary
naszego życia i naszego życia gospodarczego są organizowane, te przebiegi zakładają udział kodu, czyli właśnie informatyzację. Również jest to najbardziej zaawansowany segment gospodarki, co dla mnie jest bardzo interesujące, ponieważ jak tutaj można było się zorientować z tego wprowadzenia i haseł materialist i dialektyk, które padły, bardzo ciekawym myślicielem wydaje mi się Karol Marx. I Marx mówił, że pęknięcia w kapitalizmie powinniśmy szukać w najbardziej zaawansowanych regionach czy sektorach gospodarki i że niestabilność kapitalizmu najbardziej objawia się właśnie w tych najbardziej zaawansowanych obszarach. I tutaj mamy świetny przykład, to już jest ostatnia kwestia, o której chciałem powiedzieć, mianowicie dwa zupełnie inne modele własności, relacji własności, które właśnie w świecie cyfrowym się pojawiły, to jest spór pomiędzy copyrightem i copyleftem. Tak? Copyright, wiecie Państwo, co to jest, ograniczenie, all rights reserved. Tak? Copyleft to jest pomysł na inną własność, to jest dzisiaj bardziej znane pod hasłem licencji otwartych, Creative Commons i tak dalej. Produkt ściśle środowiska informatycznego, mianowicie Richard Stallman, informatyk, hacker, działacz kontrkultury lat 60., 70., stwierdził, nie jest dobrze dla kodu komputerowego, jeżeli on jest zamknięty, jeżeli on jest tajny. Tak? Chodzi o kod źródłowy. Pewnie Państwo wiecie, programy powstają w ten sposób, że informatycy piszą je w pewnych językach oprogramowania. To jest ciąg różnych tam zdań, funkcji i tak dalej. Następnie te programy są kompilowane, czyli z tego się robi taki plik, który my możemy uruchomić. Po to, żeby coś z tym programem zrobić, musimy mieć kod źródłowy. Na tym pliku ostatecznym, skompilowanym nie da się pracować. I Stallman sam miał różne problemy związane z tym, że właśnie kod był tajny i nie było do niego dostępu. Rozpoczął ruch otwartego, wolnego oprogramowania, Free Software Foundation. On podkreśla free like freedom, not like free beer. Tak? Czyli chodzi o free jako wolny. Nie chodzi o to, że to jest darmowe. To jest jakby osobna kwestia. Linuxa na przykład można pobrać za darmo, ale można go również kupić. Razem z usługami dodatkowymi, serwisowymi. Tak? Wiele firm z tego korzysta. No i teraz, żeby zobaczyć tę produktywność, kod Linuxa jest dobrem wspólnym. Każdy i każda z nas, posiadając oczywiście odpowiednie kompetencje, może ściągnąć kod źródłowy dowolnego fragmentu Linuxa, może z nim zrobić co uważa i może udostępnić efekt swojej pracy jako legalny i dostępny dla każdego fragment kodu. Tak? To nie jest nielegalne. Dla porównania, kod systemu Microsoft Windows jest kodem zamkniętym. To jest wielka tajemnica. Oni gdzieś tam mają w jakichś swoich serwerach odciętych od internetu, gdzieś może parę osób ma do tego dostęp. Kod źródłowy systemu Windows. I teraz proszę spojrzeć na taką ciekawą wydaje mi się prawidłowość. Porównajmy system Windows i Linux jako po prostu systemy operacyjne. Ja wiem, że to jest trochę dyskusja o wyższości świąt Bożego Narodzenia nad świętami Wielkiej Nocy. Osobiście używam i używałem obu tych systemów. Uważam, że są one porównywalne. Każdy ma swoje mocne i słabe strony. Ale teraz popatrzmy na coś innego. Popatrzmy na pewien źródłowy potencjał podmiotów, które te dwa systemy wyprodukowały. Microsoft jest jedną z największych firm na świecie. 100 tysięcy osób na całym świecie pracuje dla Microsoftu. Osoby związane z Microsoftem są jednymi z najbogatszych ludzi na świecie i tak dalej, i tak dalej. Linux, 1500 deweloperów rozsianych po całym świecie, nie mających szefa, nie mających właściwie żadnych z góry danych zasobów finansowych. Czasem komuś się udaje spieniężyć fragment tego kodu, ale to są sytuacje przygodne. Ludzi pracujących, właściwie model homo economicus, bardzo obszernie w ekonomii reprezentowany, nie jest w stanie odpowiedzieć na pytanie, po co ci ludzie to robią? Dlaczego oni to robią? To jest, można powiedzieć, właściwie marnowanie czasu. Są bardzo ciekawe badania antropologiczne nad środowiskiem deweloperów Linuxa, które pokazują, że tam jest gigantyczne spektrum motywacji. Oczywiście część z nich chce zdobyć doświadczenie zawodowe, ale są też ludzie, którzy mówią, pracujemy, żeby rozwiązać ważny problem, pracujemy dla ludzkości, pracujemy, bo uważamy, że to jest ważne, pracujemy, bo chcemy dać narzędzia działania na przykład hakerom, którzy realizują ważne cele i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie, jeżeli porównamy dwa poziomy, tak? Czyli porównamy te dwa systemy operacyjne,
Jako po prostu tak, jako użytkownicy końcowi. I porównamy, one są bardzo podobne. I porównamy pewną moc, siłę produkcyjną, która stoi za nimi dwoma, to sytuacja jest taka, że Microsoft Windows, cóż, góra urodziła mysz. Naprawdę. Tak gigantyczne zasoby, które dają nam tylko system operacyjny porównywalny do czegoś, co jest dziełem pracujących swobodnie i bez nadzoru entuzjastów. Nie mam dla Państwa konkluzji, ponieważ jesteśmy na bardzo wczesnym etapie w ogóle zajmowania się tymi dobrami wspólnymi. Od konkluzji jesteśmy bardzo daleko. I też miałem tutaj możliwość przedstawić Państwu pewien fragment tej problematyki. Mam nadzieję, że może ktoś z Państwa ekonomistów i ekonomistek się tym bardziej zainteresuje i będziemy mieli kiedyś okazję dyskutować w innym miejscu na ten sam temat. Dziękuję bardzo.